Pokazuję, moja koronka jest szerokości chyba 23 cm. Tak, 23 cm. Prawą stroną do prawej strony składam ją na szerokość mojego tutaj tyłu. Bo ten tył jest najważniejszy dla mnie w tym momencie, ponieważ ja chcę sobie wykorzystać ten oryginalny brzeg tej koronki, wykorzystać na to, żeby to był mój bok tutaj, czyli na pośladkach się układało. Więc muszę sobie tak założyć i tak go złożyć, żeby tu mi się ten wykrój wmieścił. Czyli na te, co najmniej w tym przypadku, jeżeli robicie taki wykrój jak ja, na 38 cm trzeba to złożyć. Czyli potrzebujemy na uszycie takich majtek, no powiedzmy 80 cm koronki, która jest szerokości 23 cm. I tak, bierzemy sobie nasz przód. To jest nasz środek przodu majtek. I ten środek przodu majtek kładziemy tutaj, w tym miejscu. Tu mamy to nasze założenie, czyli to będzie przód, który nie będzie szyty. Tak sobie zakładamy. Obniżamy sobie trochę tutaj, żeby nam się to wmieściło. Ja nie ukrywam, że ja też sobie znowu tutaj górę tych majtek wykorzystam, żebym tu miała jako ozdobę, tak? Więc ja sobie to tak zakładam tutaj. Tu sobie moimi obciążnikami obciążam, żebym nie musiała szpilkami już tego spinać. Biorę sobie teraz tył. Tu mam brzeg, gdzie do pupy mi dochodzi. I układam sobie teraz tu w tym miejscu, ponieważ tak jak mówiłam, jest to szablon, więc nie musimy nic dodawać już. Układam sobie w tą stronę. Wykorzystuję sobie na maksa. Tu sobie obciążam. Jak już mamy tak ułożone wszystko, bierzemy nasz nożyczki i wycinamy. Przód jest skrojony, widzicie? Jestem przód skrojony. Ok. Mam moje majtki z tyłu. Składamy to na pół i musimy to obrzucić na maszynie, przeszyć, obrzucić na obrzut. Teraz musimy jeszcze ten nasz wkład, jakby ten środek zrobić sobie. Ja to, tak jak mówiłam, robię z tego singla czarnego, bawełnianego. Czyli składamy go na pół. Tutaj jest nasze złożenie materiału. Sobie też pospinamy, to sobie przypniemy. Ten wkład, pamiętajcie, żeby sobie później zaznaczyć, gdzie jest przód, gdzie tył, bo mogą Wam się później te łuki nie zgadzać, jak sobie nie zaznaczycie. I co? I wycinamy. Teraz albo przód, albo tył, coś sobie trzeba zaznaczyć tym szpilką. Ja sobie teraz odwracam majtki na lewą stronę. Teraz tak, ponieważ nie chcę mieć tutaj żadnego zeszycia, więc przyszyję to na zasadzie takiej, że o, czekajcie, jeszcze raz. Przykładamy sobie te nasze majtki tutaj. O, oczywiście nie powiedziałam, że trzeba było sobie jeszcze zaznaczyć to miejsce, gdzie jest to zeszycie, nie? Więc jeszcze raz muszę sobie przyłożyć. Widzicie? Zapomina się, jak to człowiek szyje z Wami, to później tak będzie nam wtedy łatwiej, tak? Znowu bierzemy ten nasz przód. Układamy sobie, o, tu od tego miejsca sobie układamy. W tym momencie już wiemy, gdzie nasze zeszycie musi być. I słuchajcie, tu sobie zaznaczcie szpilkami. Tu, o, widzicie? Dlaczego? Już mówię dlaczego. Dlatego, że ja nie chcę mieć tutaj żadnego szwu widocznego, więc ja sobie, słuchajcie, odwracam to nasze obłożenie, przykładam sobie w tym miejscu troszkę to, spuszczając tutaj na dół. O. I jak sobie to doszyjemy do naszej koronki, to co uzyskamy? Uzyskamy coś takiego, że tu nie będziemy mieć widocznych tych szwów. A na tej stronie i tak nie będzie tego widać, ponieważ ta koronka jest bardzo gęsta, więc nie będzie tego widoczne. Do maszyny i przeszywamy tutaj ten singiel, doszywamy do naszej koronki. Słuchajcie, nici bawełniane, igła do streczu, dlatego że to jest elastyczny materiał ta koronka. Ja mam ustawiony na ściek prosty stebnowy, długość ściegu jakieś 3,5 i zaczynamy szyć.
I widzicie, o co mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby tutaj nie było widać tego szwu. Czyli szew nam się schował do środka. I teraz nasz złożone nasze tyły, tył majtek. I teraz tak jak mówiłam, albo na overlocku, albo na ściek stebnowy i później obrzucić sobie zygzakiem, tak? Czyli najpierw ściekiem stebnowym prostym, ewentualnie później ustawić sobie maszynę na zygzak i ten brzeg jeszcze zygzakiem sobie obszyć, tak? Ja, tak jak mówiłam, na overlocku czteronitkowym to zeszyję. I jak już przeszyliśmy ten nasz wkład tutaj, doszyliśmy, dobrze jest go sobie teraz tutaj ułożyć na tych naszych majtkach, tak żeby tutaj ładnie nam przylegał. I teraz kolejnym etapem będzie przyszycie gumy łamanej. To jest taka guma, o może tak pokażę, to jest taka guma tu, ona się łamie. Bardzo fajnie ją można kupić, one są różnej szerokości te gumy, więc w zależności od tego jaką chcemy mieć tą gumę szerokości, taką ją używamy. I słuchajcie, tą gumę tutaj ja sobie odwinę. Musimy sobie wymierzyć teraz, jaką chcemy mieć, jak mocno mają nam tutaj ścisnąć te majtki. I ja, wiecie co, zawsze sobie przykładam i patrzę, jak na ile mi to ściągnie te majtki, że też żeby się nie wrzynało. Więc ja tak zawsze mam wymierzone, że to jest gdzieś około 5 cm mniej niż sam obwód tutaj, ten, do którego przyszywam. I tak, tu sobie przyszywam. Zakładam sobie tak. Dopinam sobie do... I dopinam sobie tutaj, do tego miejsca, słuchajcie. Do tego miejsca sobie dopinam. O, widzicie? Tu do tego miejsca sobie dopinam. To będzie przyte. Przyszywam to ściegiem... zygzakiem trójskokowym, tak? Takim zygzakiem, jeżeli takiego nie masz, no to zwykłym zygzakiem trzeba przyszyć, tak? Tutaj nadmiar tego materiału, co by Wam tam wystawał, to oczywiście, słuchajcie, trzeba obciąć, nie? Bo to jest nam niepotrzebne. O którym mówiłem, ten trójskok to jest u mnie literka H, czyli to jest taki zygzak, gdzie na każdej jakby boku jest trzy jakby wbicia. Jak nie macie czegoś takiego, to wykorzystajcie, słuchajcie, taki zygzak albo zwykły taki zygzak, ale wtedy większy, szerszy musicie go zrobić, tak? Szerokość ściegu wtedy ustawić sobie i długość, nie? U mnie to jest literka H. Jak widzicie, jest już tutaj ten nasz przyszyte. Mówię, nie mam za mocno ściągnięte. Ładnie się to wszystko układa. Pokażę Wam, jak to z bliska ten szew tak wygląda. Wtedy mamy i prawą, i lewą stronę elegancko zrobioną. Widzicie, nic nam tutaj nie uciekło. Tutaj wszystko nam się... O, jest wszystko. Ponownie bierzemy naszą gumę łamaną i teraz słuchajcie, ja sobie po kolei robię tak, że teraz sobie doszyję tą górę tutaj. Powiem dlaczego. Dlatego, że ja tutaj w moich majtkach tą gumę mam, jakby górę mam ozdobioną tutaj tym oryginalnym koronkowym wzorem, a tutaj nie mam, więc ja sobie wymyśliłam, że ja sobie to oprzyję tą gumą łamaną. Dobrze wziąć sobie tą gumę, którą chcecie sobie przyszyć na tyle, naciągnąć ją sobie na pupie jakby od tyłu i zobaczyć, na ile Wam się to rozciąga, tak? Żebyście swobodnie mogli założyć te majtki. Więc jeżeli się dobrze ciągnie, to mówię, to sobie wtedy odznaczcie. No u mnie to jest, widzicie, jak się ja sobie odznaczyłam, to wyszło tak jak mam tą linię, to jakieś jeszcze 3 cm krótszą muszę zrobić, nie? Ale dobrze jest, bo to mi jest trudno, wiecie co, powiedzieć ile tego, dlatego, że to też zależy od tych gum łamanych. Ja mam trzy rodzaje tych gum łamanych i każda się ciągnie inaczej. Pokażę Wam tu, słuchajcie, tu mam taką gumę łamaną i ona już inaczej kompletnie ciągnie niż ta guma łamana.
Więc dlatego mówię, no to jest uzależnione od też ciągliwości tej i elastyczności tej gumy. No i co? I przyszywam ją tak samo, jak przed chwilą ją przyszywałam ten obszycie podkroju pachwiny. Czyli tu sobie po prostu dopinam. Tu sobie dopinam i tym ściegiem zygzakowym, trójskokowym sobie doszywam to. Guma doszyta, widzicie? Jest doszyta. Ładnie się to układa tutaj. I teraz jeszcze by trzeba było doszyć gumę tutaj. Tu mam taką gumę, którą sobie kiedyś kupiłam jako na ramionczka, ale tą też można wykorzystać. Ja tak jakoś, ona mi słabo te ramionczka w staniku trzymała, więc ja ją tutaj sobie wykorzystam do tego jakby tego dołu tutaj. Też muszę to sobie naciągnąć i sprawdzić, jak się ciągnie. O, i to będą tak ściągnięte. Oczywiście biorę naprzód sobie i okalam sobie, na ile mi się to rozciągnie. To jest akurat na tyle, że o, zobaczcie, żebym Wam pokazała, to jest jakieś 10 cm mniej niż tutaj to wypada. Nie ukrywam, że tak, dopinam sobie i to będę, słuchajcie, zszywać pod tym, żeby mi tutaj taki się zrobił jakby ozdobnik z tej koronki, która jest tutaj oryginalnym brzegiem. Mamy przód już przyszyty, widzicie, taką uzyskałam, taką sobie tutaj super farbankę. O, tak jest od środka. Tak jest z tej strony, taka falbaneczka. Teraz co, bierzemy nasz tył i składam prawą stroną do prawej strony, tak żeby tutaj nałożyć sobie na to miejsce, gdzie się kończą nasze gumy, tak żeby to nam się tutaj chwyciło. Oczywiście przypilnujcie, żeby na tą stronę, na którą idzie nam szew u góry, szedł także tutaj na dole, żeby nam z niepotrzebnych zgrubień się nie robiły. Przypnijmy sobie to szpilkami. I co uzyskujemy w ten sposób? Uzyskujemy w ten sposób, że nam te zakończenia tych naszych gumek są schowane tutaj w środku pod majtkami. Na początku i na końcu musimy zamocować oczywiście. Ścieg prosty, stebnowy, długość około 2,5 do 3. I to jest to, co chciałam uzyskać, czyli mamy tutaj równo, widzicie, wszystko schowane, nic nam nie wystaje. Co nam pozostaje teraz? Słuchajcie, trzeba wziąć i no wiem, że coś za coś, tak? Bo jeżeli sobie tak zostawimy gumę, no to tutaj zygzakiem, takim drobnym, gęstym zygzakiem przymocujemy sobie teraz tutaj to do tej części majtek, czyli do naszego tyłu. Zeszyłam tutaj już, doszyłam sobie ten mój wkład tutaj, obrzuciłam go zygzakiem, także zygzak jest tutaj przeszyty. Pokażę, nie wiem, czy będzie to widać bardziej. O, proszę bardzo, tu jest zygzakiem obrzucone. I teraz co? Teraz składamy nasze majtki na pół. O, składamy majtki na pół. I teraz no musimy to sobie tu pięknie złożyć wszystko razem, żeby pasowało. Spiąć sobie najlepiej szpilkami, żeby się utrzymało w tej wysokości, w której powinno być. Ja tak, ja sobie nie ukrywam, że przeszyję to na overlocku, ale jeżeli Wy nie macie overlocka, to słuchajcie, najpierw stebnówą obszywamy tutaj, pionowo obszywamy stebnówką, obrzucamy zygzakiem. Później jak to zrobimy, no tu mam trochę tak pokazane, odwracamy tak majtki i tutaj drobnym zygzakiem mocujemy. Tu w tym miejscu drobnym zygzakiem mocujemy i tu w tym miejscu drobnym zygzakiem mocujemy, żeby nam się nie rozjechało. I są już majtki gotowe. Widzicie? Tutaj jest to, o czym mówiłam, czyli o, zeszyłam sobie. Zeszyłam je, tutaj jest na lewej stronie, obrzuciłam sobie overlockiem i sobie umocowałam tutaj zygzakiem, żeby mi się to nie odginało, widzicie? Tak tutaj jest, żeby mi się nie wyginało. Realnie można już nosić. Wykrój oczywiście będziecie mogli sobie sami zrobić. Będzie w trzech rozmiarach S, M i L. Myślę, że ten, no nie wiem, różnie to bywa, może być nawet XL, ale ja chyba XL-ki nie noszę, więc to są akurat na mnie uszyte.